Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Audycja, której Państwo w tej chwili słuchają, została zarejestrowana w środę 24 sierpnia w Klubie Proza, który jest częścią Wrocławskiego Domu Literatury. I wśród publiczności zgromadziło się bardzo wiele osób z Wrocławia. Bardzo proszę o sygnał od Państwa, żebyśmy udowodnili całej Polsce i światu, że Państwo... Nawet pojawiły się piosenki. Nie wiem, czy to było słychać na antenie. Spotykaliśmy się i spotykamy się, proszę Państwa, w związku z premierą najnowszej w książki wrocławskiego autora. Weź z nią, zatańcz. To jest nowa powieść Filipa Zawady, czas na oklaski po raz drugi. Nasze spotkanie jest także rejestrowane w wersji wideo, więc cała Polska zobaczy, jak pięknie się kłaniasz. Wow. To teraz muszę uważać, żebym się nie wygłupiał dalej, bo to mam takie tendencje niestety, żeby tak stres trochę zneutralizować. A skąd te tendencje? No ogólnie jakoś zawsze byłem takim trochę głupkiem. I to... E jakoś odpo odpowiadała mi ta rola. Bo to wszyscy myślą tak właśnie, tak jak Ty zrobiłeś taką minę. Uf, o straszne. Ale to y, moim zdaniem dobrze robi, bo to ja na przykład lubię bardzo jak się ludzie śmieją albo lubię je rozśmieszać. I też ciekawo, miałem y, rozmowę z moim synem y, nie wiem, kilka miesięcy temu i on, jak go spytałem, on chodzi do siódmej klasy, kim by chciał zostać, to on powiedział, że chyba chciałby zostać komikiem. No więc trochę się przeraziłem tym, bo wiadomo, że dzieci jednak patrzą na rodziców, w związku z tym postanowiłem, że jednak będę poważniał, ale teraz powiedziałeś, że taki śmiesznie się ukłoniłem, no i znowu mi się głupia zrobiło, ale jakoś to przeżyję, no będę starał się być teraz już poważnym. Ale twój syn powiedział komikiem, a nie głupkiem, nie chodzi o proces deprecjonowania siebie. Aha, okej. Okay. Y no to u mnie głupek i komik to jest taka pokrewna, to jest pokrewne bardzo słowo ze sobą, że taki głupek jest raczej takim śmieszkiem. Chciałbym korzystając z okazji Janny Kołaczkowską pozdrowić na przykład, która jest komiczką, więc na pewno jej miło jak tego słucha. E, e, Janny Kołaczkowską chciałbym od razu z góry przeprosić. E, w związku z tym e, wycofuję się z tego, jestem po prostu trochę śmieszny. O! To z kolei takie interesujące spostrzeżenie na własny temat. Duża samoświadomość. Ja wiem, czy taka duża. To akurat jest dosyć proste, bo jak ktoś się śmieje, jak coś mówię, to znaczy, że jestem trochę śmieszny, więc to jest akurat łatwe, wiesz? Raczej jest, jak ktoś nie zauważa, że jestem smutny, no to, to, jest, to jest trudniejsze. Chociaż z tym, z tym poczuciem humoru to miałem. Taki problem od początku, yy, dlatego że yy, już pierwsze recenzje mówiły, że te książki, które piszę, one są śmieszne albo mają smutno-śmieszną taką y, nutę. Mhm. I yy, prawdę mówiąc, ja, jak siedziałem w pokoju i pisałem to, to wydawało mi się, że one są śmiertelnie smutne. Yy, zresztą, nie wiem, wydawało mi się też, że głupio by było, gdybym na przykład śmiał się z własnych dowcipów. Yy, a poza tym wydawało mi się, że tych dowcipów nie piszę albo że to nie jest naprawdę śmieszne. A później okazało się, że to jest śmieszne albo część z tych rzeczy jest śmieszna. No i w związku z tym jak jeździłem na spotkania takie właśnie autorskie i czytałem książki, to czytałem je i sprawdzałem w których momentach ktoś się śmieje. I sobie myślałem, a, czyli to jest śmieszne. Yy, no i tak trochę się nauczyłem tego, yy, że czasami jestem śmiesz śmieszny. A jak często to, co dla ciebie jest śmieszne, spotyka się z tym, co jest śmieszne dla czytelników? Yy, w procentach. Dobrze. W dwóch. Trochę się rozmijamy, ale. Yy... To też jest dla mnie jakby ciekawe, nie? Cały czas człowiek się uczy na nowo siebie. To jest ale to daje jeszcze... nadzieję. <grym> tak, to jest dwa, ale tendencja jest wzrostowa. Wiesz, podobno to jest, te 2% to jest podobno też bardzo znacząca liczba, jeżeli chodzi o czytelnictwo, nie? Bo są takie jakieś badania, chyba rynku były robione i podobno 2% ludzi czytało książki w średniowieczu. A teraz jest tendencja zwyżkowa, i czyta 3% już. Więc y, trochę jest lepiej. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w średniowieczu za książkę można było kupić, nie wiem, wieśnie. Teraz kosztuje trochę taniej, więc w sumie wszystko idzie na dobre. Książki tanieją, y, czytelnictwo idzie w górę, żyjemy we wspaniałych czasach. Czyli masz poczucie misji? Ja misji? No, że piszesz dla 3% ja wiem, nie wiem, czy to jest takie poczucie misji. Ja w ogóle od pewnego czasu, bo, bo to jest taki proces też trochę, nie? że jak pisałem, to uczyłem się sam siebie i na początku byłem taki bardziej romantycznym takim pisarzem. Tak się męczyłem z tym i mówiłem, o Jezu, jakie to jest ciężkie, że to mnie tak bardzo pochłaniało i myślałem, wiesz, o różnych takich czarnych rzeczach, czarne jakieś scenariusze. A teraz im jestem starszy, tym zauważam, że coraz przyjemniej mi się spędza czas z samym sobą, w, w, siedząc w pokoju i, i dobierając słowa. Myślę, że to jest chyba dobre, nie? Jakby tak dla mnie, dla zdrowia mojego przynajmniej psychicznego, że, że chociaż mam trochę z tego przyjemności. Bardzo ciekawą prowadzimy tutaj dyskusję o literaturze, trzeba przyznać, ale ponieważ już drugi raz padło to określenie, to jeszcze o to zapytam, zanim przejdziemy do Twojej nowej powieści. Jak wygląda ten pokój, w którym piszesz, skoro to jest właśnie tak dokładnie nazwane przez Ciebie miejsce? No więc ten pokój wygląda w ten sposób, że jest cały zalepiony kartkami. To znaczy, że wszędzie są. Fragmenty rzeczy, które uważam, że powinienem zapisać, słowa, nad którymi się zastanawiam, bo to też jest część tej roboty, którą bardzo lubię. Na przykład bardzo długo zastanawiałem się nad słowem współistnienie, ponieważ ta książka pierwotnie miała mieć taki tytuł. I Zastanawiam się nad tymi słowami w sposób następujący, że piszę sobie takimi dużymi literami to właśnie współistnienie. Na dużej kartce wieszam sobie później na to słowo patrzę i się zastanawiam, co ja mam z tym zrobić, nie? z czym to słowo dobrze się klei, jaki ma kolor, co tak naprawdę określa. Dopisuję do niego inne słowa, które mogłyby z nim coś stworzyć. Nie? No i tak w taki sposób uczę się pisać, ponieważ cały czas. Się uczę, i myślę, że już dotarłem do takiego poziomu, że jeżeli, bo jestem takim surowym nauczycielem dla siebie, dosyć, że myślę, że na 3,5 już się nauczyłem, nie? więc myślę, że za jakieś 10 lat, może dobry do czwórki, więc to już dobra jest. i pół też dobra, no zdaję, więc jest, jest w porządku. Natomiast y, rzeczywiście jest tam pełno, oprócz tego, że jest pełno kartek, to jest pełno książek i jest pełno kurzu. I y, to jest też bardzo istotna y, rzecz, jak myślę. Dlatego, że... To jest te... słynna niemiecka zasada 3K. Książki, kartki, kurz. <laughs> to nie, nie znałem tego, ale rzeczywiście to przemyślę sobie. I... Y, 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 to jest dla mnie też ten, dlatego wspominam ten kurz. Dlatego, że przez całe życie wszyscy twierdzili, że jestem uczulony na kurz. Jak miałem robione te badania, byłem odczulany, dostawałem zastrzyki jako dziecko, i przez cały czas byłem odczulany, odczulany, odczulany. I w momencie, kiedy zrobiłem sobie taki pokój, w którym jest wszystko zakurzone, pokichałem przez tydzień i przeszło mi. I już nie mam żadnej alergii. Nawet jak trawy pylą, no nic, jak mam katar to znaczy, że jestem przeziębiony, nie? ale na pewno nie jestem chory. Nie? Że to jest ciekawa taka sytuacja, klina klinem, nie? w Polsce znana, ale taki kurza kurzem. Nie? Czyli jak teraz kichasz, to te kartki się nie odklejają, nie wirują po tym pokoju i nie gubisz struktury książki. A co to znaczy, kiedy mówisz o kolorze słowa? To jest tak, że y, słowa mi się kojarzą z kolorami i na przykład ja też czasami je dobieram ze względu y, na kolory i w zależności od tego, jakie słowo jest ko którego, to one na przykład mogą ze sobą kolorystycznie pasować albo nie pasować. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to się zaczęło też w tym momencie, kiedy zacząłem y, mieć, y, kupiłem sobie kolorowe flamastry. Nie? Też takie na starość takie rzeczy opowiadać straszne, bo kupiłem sobie jej niedawno, nie wiem, z jakieś 10 ale lat. temu flamastry w pioniku i wołek na kapcie, czy tylko flamastry? <laughs> Jeszcze tak bardzo nie zdziecinniałem, ale y, kupiłem sobie flamastry. I rzeczywiście y, te słowa y, czasami mają dla mnie jakieś kolory i no, jakby lubię, lubię, że one tak wyglądają nie tylko czarno-biało. Ale to te, też jest dla mnie chyba coś w tym takiego było istotnego, że ja też nie lubię chyba pisać takich książek, które są czarno-białe, że y, dobrze jest jak one mają albo jakiś kolor, albo mają jakieś y, półtony i że nie mam takiej przynajmniej tak mi się wydaje, że nie mam takiej tendencji, że nie wiem, chciałbym kogoś Przekonać do czegoś, albo nauczyć kogoś, albo spowodować, żeby był mądrzejszy, albo głupszy, albo cokolwiek innego, tylko bardziej chyba istotna jest dla mnie uważność w tej całej sytuacji. Nie? Że jeżeli jesteśmy uważni, to jesteśmy wiele w stanie wiele zrobić, przynajmniej ja jestem wiele w stanie zrobić. Nie? Że jeżeli widzę, że ktoś jest smutny, to jest pierwsza jest uwaga. Nie? Wtedy Zaczyna się moja reakcja. Nie? Czy ci pomóc, czy cię zostawić, czy co zrobić. Tak samo, tak samo jest z książkami, że nie mam takiego przepisu wszyscy powinniśmy być jacyś tam. Przed rokiem spotykaliśmy się w Prozie przy okazji premiery twojej poprzedniej powieści minęło kilkanaście miesięcy i mamy weź z nią zatańcz. Rozpisałeś się, lubisz ten stan rozpisania? Ja chyba jestem w tym stanie tak permanentnie, prawdę mówiąc, bo ja nie, nie odróżniam tego czasu, w którym piszę i nie piszę. Że no, jakby jak jesteśmy z jakimiś tam pisarzami, to rozmawiamy, nie? I mówią, o to świetnie, skończyłeś książkę, super, będziesz miał wakacje i tak dalej. Ja nie rozumiem, co to znaczy, że będę miał wakacje. Ja nie mam wakacji. Skończyłem tą książkę, nie wiem ile, cztery miesiące temu czy pięć i w tym momencie piszę już dwie nowe równolegle, jakby nie, nie, jestem, nie jestem w stanie jakby siebie wyhamować. Może jest to jakiś taki rodzaj wariactwa albo rodzaj tłumaczenia. Na szczęście mam taką wspaniałą i dogodną sytuację, że mogę pisać dużo, a moja redaktorka jest w stanie powiedzieć, to jest właśnie, to jest dobre, nie? W związku z tym ja mogę żyć ze swoimi natręctwami pisania, czy rysowania, czy jakimikolwiek innymi, bo jednak przyjemnie mi się przebywa w tym nierealnym świecie. Natomiast są osoby, które czuwają i mówią, no to się nie nadaje, ale to się nadaje. Nie? Więc czy ta książka jest dobra, albo ta książka jest niedobra. Jeżeli, jeżeli ja sam tego nie wiem, bo czasami zdarza mi się też, że zabrnę w jakąś taką ślepą ścieżkę. No i raz, jak wiesz, może Państwo też wiedzą, też zabraną w taką ślepą ścieżkę i napisałem książkę, którą uważałem, że jest dobra, okazało się, że jednak nie była dobra i później po czasie też stwierdziłem, że nie jest dobra i to był rzeczywiście dramatyczny taki moment, ale też, który bardzo dużo mnie nauczył, bo jak Oczywiście ta książka poleciała do kosza, no to było smutno i, i, no i posłuchałem tych smutnych piosenek na YouTube, przez nocy płakałem, ale, yy, ale jakby po wszystkim byłem z siebie dumny, nie? że byłem w stanie mniej więcej półtora roku po sześć godzin od poniedziałku do piątku pracy wyrzucić do Kubła i dla mnie to oznaczało, że yy, jednak Jestem w stanie zadbać o te osoby, które mm, będą to czytać. Ja przynajmniej tak to odczytałem i że to było dla mnie ważne i że yy, czuję, że ktoś jest po drugiej stronie. Znaczy jak piszę to nie, ale jak tu jest koniec tej te, tego wszystkiego, no to mm, czuję, że ktoś jest po drugiej stronie. Oczywiście najczęściej ten czytelnik, którego sobie wyobrażam jest taki jak ja, nie? Czyli, Mówi, to będzie śmieszne, albo to jest fajne, albo to zauważę, albo coś tam, i tak sobie wyobrażam, że to będzie mu się podobało, albo nie podobało, No, no ale taka złudna jest sytuacja, no bo, no bo najczęściej myślę o sobie w tej sytuacji. To też niedawno skumałem, że tak jest, bo myślałem, że to jest jakaś prawda absolutna. W kolejnych książkach, które piszesz i publikujesz, sięgasz po niełatwe tematy, które się w dużej mierze łączą z rodzinnymi traumami, z przepracowywaniem problemów. Wewnątrz tej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Poprzednia Twoja powieść była historią ludzi żyjących w cieniu przemocowego ojca i dziadka, a nowa powieść, Weź z nią zatąć to jest z kolei historia człowieka, który przez całe życie, dzieciństwo i dorosłość, żyje obok nie w cieniu, ale obok matki żyje z matką próbując sobie w jakimś sensie ułożyć swoje własne życie, ale to, to się średnio udaje. Jest to też opowieść o braku ojca, braku wzorca męskości i w ogóle o tym, co to znaczy, jeżeli jedną część rodziny, jednej części rodziny jest się pozbawionym. O tym za chwilę, o bohaterach, ale chciałem zapytać jeszcze, korzystając z okazji, że jesteśmy w takim małym gronie zaufanych osób tutaj. Czy ty traktujesz pisanie jako coś terapeutycznego albo autoterapeutycznego? Nie. Myślałem, że tak. Później wydawało mi się, że nie. Dzisiaj, jak na to patrzę z perspektywy czasu, to nie. Bo czasami to, co piszę, część z tych rzeczy oczywiście jakoś tam dotyczy mojego życia w jakimś tam procencie. I później, jak widzę, że jak do nich wracam, to po prostu się gorzej z tym czuję. Tak naprawdę, to, że się mówi, że papier coś przyjmie, i u mnie, to chyba aż tak nie działa. Nie? Że po czasie stwierdzam, że gorzej się z tym czuję i muszę to jakoś poradzić sobie z tym w jakiś sposób inaczej i, i, i to rozchodzić. Natomiast Istotna jest inna rzecz, i to właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że dla mnie istotne jest to, żeby to zauważyć. Nie? Że też jak, jak ktoś mnie pyta, jak ten bohater sobie radził, albo jak z tą traumą sobie poradzić on ma i tak dalej, to ja mówię, że już sobie zaczął radzić z tym. Że jeżeli ma takie pytanie, widzi, że z czymś jest problem, to znaczy, że już to jest. Po części załatwione, nie? proces rozpoczął się. Bo bardzo często, jak żyjemy w jakimś tam środowisku, to nie wiemy nawet, że to ma, wspólne, to ma coś wspólnego z, nie wiem, z traumą. Nie? Ten bohater, który tej powieści, który żyje z matką, nie, no, nie, ma, nie ma żadnych podejrzeń, że coś jest tam nie w porządku. Myśli, że tak po prostu żyją wszyscy. I yy, i to jest chyba też taka naj, y, 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 trudna rzecz, nie? że poza tym y, te traumy rodzinne ogólnie są bardzo trudne, dlatego że y, ciężko jest nam na przykład y, nie wiem, oskarżyć właśnie matkę, nie powiedzieć: No, y, skrzywdziłaś mnie takim działaniem, albo coś tam, że to zawsze, zawsze się y, stara się być łagodniej, albo zamieść pod dywan, albo cokolwiek innego, y, innego zrobić. A, y, a czasami f, a czasami. Trzeba jakoś to, jakoś to tam przegadać. No i te wszystkie obserwacje, które tutaj są w tej książce, no to są obserwacje na przykład większości albo moich kolegów, którzy żyją z matkami jeszcze, a mają tam po 40 parę lat, albo jakichś znajomych, albo osób, z którymi rozmawiam i opowiadają mi, jak w takim no bardzo ścisłym związku funkcjonują. I to... A masz takich kolegów, bo ja myślałem o tym przy okazji lektury Twojej książki i takich też prywatnych rozmów z Tobą, że właściwie ja wśród moich znajomych to raczej mam takie osoby, myślę i o kobietach, i o mężczyznach, którzy jak najszybciej chcieli uciec z domu i uwolnić się od tych relacji często toksycznych z rodzicami. No to. Ja oczywiście też mam takie osoby. To nie jest tak, że to, że jakby mam samych takich kolegów. Chodzi o to też, że jest jakiś procent tych osób, które utykają w tym domu z jakiegoś, z jakiegoś powodu. I to mnie interesowało, dlaczego tak jest. I ogólnie bardzo łatwo jest to sobie wytłumaczyć, bo można powiedzieć, no jest bardziej ekonomicznie. Mamy jeden dom, płacimy jedne rachunki, o ile, nie wiem, ten syn, dajmy na to, chodzi do pracy, bo, bo to najczęściej są faceci. No i, no i jakby ciężko, ciężko jest tak naprawdę to podważyć, nie? że a z mamą jest wygodniej, bo mama zrobi obiad. Bo nie trzeba po, po pracy jakby sprzątać mieszkania. W związku z tym są same plusy tej sytuacji. Nie? I są takie osoby, które widzą rzeczywiście same plusy. No i to jest. Prawdę mówiąc, jak się próbuje na ten temat dyskutować, to no wszystkie narzędzia jakby wypadają z rąk. Nie? Jakby nie ma czym wojować. W sumie, jak się temu przyglądać, mają w jakiś sposób rację. No, no nie wiem, czy to są plusy, jeżeli matka do czterdziestokilkuletniego kilkuletniego, Syna yy, wychodzi z listą pytań: Gdzie wychodzisz, gdzie byłeś, o której wrócisz, dlaczego nie wracasz przed 22, co robiłeś w nocy i tak dalej. To może być jakiś rodzaj bezwłasnowolnienia. Trochę tak, ale widocznie jakby tle, dla nich to, są to plusy. Ja też yy, widzę, że jest taka sytuacja, że część osób na przykład chce mieć jakąś świadomość czegoś, a część osób nie chce. I yy, brak tej świadomości czasami paradoksalnie pozwala przeżyć. Być może w taki sposób, który wydaje się, nie wiem, dla Ciebie i dla mnie może trochę dziwny. Ale ja też nie chcę tego wskazywać na jakieś takie, wiesz, właśnie oceny, albo coś, że to jest złe. Ja się, ja się temu przyglądam. Jest to dla mnie ciekawe. Bo to, co pytałeś się, jakby i to ten drugi, druga część tego pytania też dla mnie jest ciekawa, a mianowicie to jest o kondycji jakby mężczyzn. Nie? Że Teraz jesteśmy zapleczem wojny. Niedawno, stosunkowo niedawno, skończyła się wojna u nas. Nie? W związku z tym, faceci zawsze byli albo na wojnie, albo w pracy i nie było, nie było ich w domu. Tak jest tutaj, to nie będę spoilerował, ale tak jest też w tej książce, bo na drugiej stronie bohater, który nie znał nigdy swojego ojca, spotyka go na pogrzebie w trumnie. I to była, to był, to była jedyna taka więź, która go łączyła z tym ojcem albo jedyny zalążek taki, który go jakoś tam połączył. I... Mm, i to jest dla mnie jakby ciekawe, nie? jak my, jako mężczyźni w tej sytuacji się zachowujemy. Nie? I to ja też jakby często to mówię, nie? że prawdę mówiąc dużą część męskości nauczyły mnie tak naprawdę kobiety. Byłem w domu, jakby w którym nie wiem, była babcia była mama, był oczywiście tata też był, ale był taką osobą, która, która chciała oczywiście jak najlepiej i pracował i był takim tatą, który, który też znikał czasami, żeby, żebyśmy mogli przeżyć. Nie? w związku z tym pełnił zupełnie inną równie fantastyczną rolę, ale też, to coś za sobą niesie, nie? i to niesie za sobą czasami brak. Na przykład, że nie wiem, dzieciom brakuje ojca albo cokolwiek. Ja też się zastanawiam nad tym bardzo mocno. Nie Siedzę tutaj, rozmawiam z. Chciałem zapytać o to, czy ty się czujesz, czujesz ukształtowany bardziej przez kobiety niż przez mężczyzn? Tak, w wewnątrz rodziny? W, w pewnym sensie tak. Że jednak. Yy, 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 yy. Nie, gdybym miał powiedzieć, jak, jak miałby wyglądać ten taki archetyp męskości, to nie wiem, jak, jak z czym miałbym go ze sobą powiązać. Nie? Że wiem, że facet musi być zaradny, nie wiem, przetykać kran, albo umieć, nie wiem, deskę przyciąć, albo cokolwiek innego. I to jest w. w w takim najprostszym, najprostszej sytuacji, ale na przykład y, uczenie się emocji jest już ekstremalnie trudne. Nie? I to, to, było, to była taka sytuacja, którą ja się uczę, prawdę mówiąc, na, na swoich własnych jakichś tam błędach, nie? że y, ojcowie zwykle są twardzi. Nie? Nie wypada, nie wiem, w nie wypada płakać, nie wypada pokazać, że są słabi. I to masa pokoleń była wychowywana właśnie na takim archetypie takiego twardego, nieokazującego uczuć faceta, no ale teraz czasy się zmieniają, można pójść na tacierzyńskie, co z tym dzieckiem dalej robić. To jest ten moment, w którym żyjemy jest, Ekstremalnie dla mnie ciekawy, ponieważ łatwo jest y, znaleźć jakieś takie badania, na przykład dotyczące, jak wpływ, jaki wpływ tam mają matki na swoje dzieci albo co robiły przez ileś lat, żeby te dzieci były takie czy śmakie. Natomiast y, praktycznie nie ma żadnych badań, jak ojcowie sobie z tym, z tym radzą i też wiem, że te, ta cierzyństwo też jest dla nich trudne, nie? że na przykład mówią, że ekstremalnie się nudzą, że nie wiedzą, co z tymi dziećmi robić, że są jakby trochę bezradni w, w tej całej sytuacji, nie ma i jakby też nie ma specjalnie jakby pomocy w tym, co zrobić. I to ja, ja też pamiętam ze swojego czasu, kiedy mój syn był mały i i trzeba było się z czegoś nauczyć, dowiedzieć się, co z tym dzieckiem robić tak naprawdę. I był jeden podręcznik, chyba taki dla mężczyzn, teraz może jest trochę lepiej. No i ten podręcznik był ekstremalnie głupi, naprawdę był kretyński. To były rady, właśnie takie w stylu przygotuj swojego syna, żeby, nie wiem, umiał zatankować samochód, nie? albo coś innego, nie? jakieś takie głupoty. Ogólnie wychowywanie miało tego dziecka na takiego twardego, twardego gościa. No i przestałem to czytać po 10 stronach, może dalej coś się rozwinęło, ale nie byłem w stanie już dalej brnąć. I co paradoksalnie zrobiłem? Zacząłem czytać podręczniki dla matek, nie? I z tego się uczyłem. Jak sobie radzić z dzieckiem? Nie? I między innymi z podręczników dla matek doczytałem, że ponieważ dzieci w tym pierwszym półtora roku życia no, praktycznie tylko mają jakiś taki kontakt z matką, że z ojcem mają bardzo ograniczony. W związku z tym ten kontakt najważniejszy, który mogą dostać od ojca, to jest przewijanie. I to jest jedyny moment, w którym to dziecko jest w stanie nawiązać z tym ojcem. Ten malutki ten niemowlak jest w stanie nawiązać jakąś, jakąś więź z ojcem, nie? bo ojciec ma inne bicie serca, inaczej pachnie, inaczej mówi. Często Może być stresujący też dla dziecka, różnie jakby to bywa. W każdym razie no, tego nie mogłem się dowiedzieć od z podręczników dla facetów. Ciekawa zresztą porada dla ojca, żeby nauczyć niemowlaka tankować samochód. To... Ale skoro mówimy o tym. Zresztą przegiołem, nie? Ale wiesz o tym, no to chodzi o to, żeby. Jestem w stanie w to uwierzyć, że są takie powiadniki. Ale skoro mówimy o tych emocjach, o y, cielesności, odczuwaniu, współczuwaniu z dzieckiem i okazywaniu tego, co najbardziej istotne, to by się zdarzało albo zdarza przy synu płakać? Tak. I to też jest mm, bardzo ciekawa y, sytuacja. Zdarza mi się przy nim wzruszać. I to jest. Bardzo istotne, nie? że on widzi, że ja mam emocje, i to dla mnie też jest bardzo ważne, że mu pokazać: ok, jestem facetem, ale jakby się wzrusza, mam jakieś emocje, to mnie smuci. Dużo większy bagaż jakby emocji, jakby może gdzieś do tego swojego małego plecaka jeszcze tam wpakować. Ale to też jest bardzo delikatna sprawa, dlatego że ogólnie dziecka też z mojego, ja tak myślę, nie należy obciążać y, na przykład swoimi problemami, nie? takimi historycznością na przykład jakąś, albo takim, że y, to nie są jego sprawy. to są sprawy, Jest część spraw, który, z którymi dorośli muszą sobie poradzić i nie obciążać dziecka, a jest część spraw takich, które warto mu pokazać. Nie? Właśnie, że y, Czasami ma się ten miękki brzuch, nie? bo jeżeli dziecko nie wie, albo nie wiem, no chłopcy zwykle, nie? jeżeli nie wiedzą, że mogą płakać, to bardzo często wiąże się to później u nich z takim bardzo dużym stresem. Nie? Że nie są prawdziwymi mężczyznami, albo nie są tacy twardzi jak tata, i że to, no to bardzo później ich blokuje i tacy się robią spięci w tym, w tym wszystkim. Ja też pamiętam, że na jednym z, ze spotkań, takich pierwszych, które miałem, ktoś właśnie zapytał mnie o to później z takich osób, jak podpisywałem książki. Ja powiedziałem, to pani była, powiedziałem, że, bo on mówi, że ta pani powiedziała, że jej ojciec nie płakał przy niej. On mówi, że, powiedziałem jej, że to chyba strasznie ciężko musiałoby być, być mu w życiu. I on mówi, tak pan myśli? A ja powiedziałem, tak. I ona się popłakała, nie? I to było dla mnie coś naprawdę wstrząsającego, bo um, ja to zobaczyłem tak namacalnie, że to jest trzymanie tego płaczu w ogóle przez pokolenia, nie? Że tak naprawdę poczułem, że to ona płacze za niego, yy, jakby w tej, w tej całej sytuacji. I Ile z tym wiąże się jakby napięcia? Nie? Ile mamy przygotowanych, nie wiem, potraw w takim napięciu? Ile mamy przygotowanych takich rzeczy, że kłócimy się z kimś, a tak naprawdę nie chcemy się kłócić, bo nie wiemy o co się kłócimy? Być może to wynika na przykład częściowo też z tego, że boimy się płakać, albo myślimy, że płakanie jest nie takie, czy wzruszać, wzruszać, bo płakać to wiadomo, to już inna sprawa. Mówiłeś o tym, że nie chcesz zbyt wiele zdradzać, wiadomo. Nasze dzisiejsze spotkanie, audycja i w ogóle rozmowa o literaturze mają też taki sens, by zachęcić odbiorców do sięgnięcia po tekst. No ale jednak coś słuchaczom i naszym gościom tutaj w Prozie we Wrocławiu musimy zdradzić, skoro jeszcze książki nie znają, dopiero po nią zamierzają sięgnąć. Opowiedz proszę o tym układzie, o tym trójkącie dwóch żywych bohaterów, dwójki żywych bohaterów i jednego... Z małego już, czyli matka, syn i ojciec. Bohaterowie główni Twojej nowej powieści. No To jest jakiś przedziwny y, trójkąt, dlatego, że y, cała ta książka wydaje mi się, jak patrzę na nią z perspektywy czasu, że jest y, absurdalna, dlatego, że wszystkiego w niej brakuje. Czyli napisałem y, książkę. Tak naprawdę o tym, czego nie ma. Bo nawet jeżeli ta matka ofiarowuje temu synowi bardzo dużo miłości, to, to, to tak naprawdę nie ma tego, co tak naprawdę powinno być. Ojca nie ma, bo umiera, ale jednocześnie zostaje po nim jakaś pamięć. No dobra, trochę zaspojleruję, bo, ale dla mnie też to wydawało się ciekawą sytuacją, dlatego że główny bohater jedzie do domu swojego ojca w którym on mieszkał, którego on nie zna przez całe, nie widział przez całe życie. I okazuje się, że w tym domu jest pies. Co się dzieje tam, to nie będę spoilerował, Natomiast dla mnie istotna była ta figura, że te, to zwierzę staje się przewodnikiem po życiu y, tego zmarłego ojca. Nie? Czyli ten pies wie, jakiego ojciec chodził, wie, kogo odwiedzał, bo jak wystarczy, zanim się idzie, idzie się na smyczy. Czyli on nie jako wyprowadza swojego pana na spacer i y, tak dowiaduje się y, y, wszystkiego y, o swoim ojcu. Y, y, I to jest taka, dla mnie to było też taka istotna sytuacja, aby pokazać, że to wszystko nie ucieka, tylko jest razem. To, co mieliśmy, tą historię, że niby ojca nie ma, matka też coś się tam z nią stanie. W związku z tym, bliskość tego wszystkiego chciałem pokazać, ale taką zbyt dużą bliskość. Bo jak. No teraz zdradzę, może to jest trochę głupie, ale zdradzę to. Może powiedzmy śmieszne. O śmieszne, dobrze. To może to jest śmieszne, ale nie wiem, czy to jest śmieszne. Teraz się zestresowałem. Więc jak myślałem o tej książce, to dużo myślałem o drożdżach. Nie jest śmieszne jednak, widzisz. Nie, to jest tak śmieszne, że aż mnie zatkało, przyznam szczerze. To znaczy, nie wiem, jak zareagować, bo od razu myślę ciasto, które rośnie, grzyby. Grzybnia, pączkowanie, no mnóstwo skojarzeń nie wiem, które najśmieszniejsze. Cieszę się, że to zauważyłeś. Ale ogólnie y, myślałem, ale w podobny sposób myślałem do ciebie, nie, że te drożdże żyją bardzo blisko siebie. Najczę najczęściej w takim lodówce. Ciep ciepłym. Co? W lodówce żyją obok siebie w takiej paczce. Tak. Ale jak zaczynają pracować jakby w tym, w tym cieple, to zaczynają mieć taką rodzinną atmosferę, jakby zaczynają pączkować, trochę tak jak ludzie, nie? Metafora. I zaczyna z tego wszystkiego robić się ciasto. No i te, te drożdże jakoś tam funkcjonują. I prawdę mówiąc, to, że dzielą się, umierają, tworzą nowe rzeczy. W pewien sposób stają się nieśmiertelne, nie? że ta, to ich wytworzenie i ta ich ciągłość i bycie yy, cały czas jest. I prawdę mówiąc, ja też myślę, że taką nieśmiertelność posiadają ludzie, albo mogliby posiadać ludzie. Gdyby, gdybyśmy umieli, albo gdybym ja umiał, już nie wiem czy ludzie, może ja mógłbym mieć taką nieśmiertelność, yy, gdybym umiał yy, Albo gdybym się dowiedział, ile ciepła mam komu dawać i w jakich, w jakich ilościach. Nie? Wtedy mógłbym być takim idealnym człowieko i mógłbym. I mógłbym po prostu żyć wiecznie. <laughs> Widzę, że się teraz jednak mieszała się ta wizja jednak człowieka drożdża, tak? No. To kiedy jest... zorganizujemy w Polsce Bal Pisarzy Przebierańców to przebierze się za drożdże, dobrze? Obiecaj, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe. A jaki kolor ma słowo drożdże? E, żółty, normalny. U Ciebie też tak nie było? U, u mnie jest. U mnie takie, że ewidentnie jest żółte i jest, ogólnie jest to bardzo trudne słowo, takie, że nie wiadomo z czym je połączyć, że… W ogóle nie przepadam za słowem drożdże. Dobrze, no, jak ze słowem nie majonez. Nie wiem, czy też tak masz. Mam takie pewne obsesje, których nie używam. Nie? Na przykład nie użyłem nigdy słowa majonez w żadnej książce. I to z premedytacją ci mówię, że mogłem napisać, zrobi sobie sałatkę z majonezem, ale jednocześnie tego nie użyłem. Ale czemu? Nie pasuje do literatury majonez? Nie wiem, ale coś mam obrzydzenie do tego, chociaż lubię majonez, ale do słowa mam obrzydzenie. Uf. Ciekawe rzeczy dzisiaj wychodzą na jaw. Ja wiem, że jestem już trochę się kwalifikuje, ale to po każdej rozmowie z tobą tak wychodzi, że się kwalifikuje po prostu do szpitala. No, dziękuję ci bardzo. Chciałem tylko wrócić do bohaterów, do tej rodziny, bo powiedzieliśmy o tym, że trochę drożdża, a trochę dziwny układ, ale no wiemy już, że ojca nie ma, bohater go poznaje w trumnie, potem odwiedza jego mieszkanie, okazuje się, że tam jest pies. I pies staje się przewodnikiem. To ładna, nie metafora, właściwie ładna prawda o ich życiu. Ale teraz wróćmy do tego mieszkania, z którego on wychodzi, żeby spotkać ojca w trumnie, czyli tego miejsca, w którym od wielu, wielu, ponad 40 lat żyje z matką. Jaka tam panuje atmosfera i jakie są między nimi relacje? Tam historia i czas nie przesuwają się do przodu. I to jest dla mnie taka najbardziej znacząca część tego mieszkania. I to, no to też nie ze bo to jest fragmencik, tylko najłatwiej to opisać po tym, że jako dziecko główny bohater Stanisław zbiera takie nalepki po bananach. Wiedzą Państwo i też pewnie wiesz. Były takie niebieskie nalepki. On je od, odrywał od tych bananów. To Starsze osoby takie rzeczy też pewnie robiły. Odrywał je od tych bananów i naklejali je tam na lodówkę, żeby one. No to był znak z innego świata z Gwatemali, z Hondurasu, z Wenezueli. Przypływały te banany i tam były nazwy wielkich kompanii i miejsce. W cudzysłowie produkcji tych bananów. Tak, no i to był też taki znak, chyba, wydaje mi się, dobrobytu, nie? że masz coś, na co nie stać innych. Nie? Mi się banany w, no w dzieciństwie zawsze kojarzyły ze świętami albo z jakąś taką naprawdę wspaniałą jakąś okazją. I w którymś momencie wydaje mi się, że przychodzi taki moment, że trzeba te nalepki. Zedrzeć, wyrzucić do śmieci, powiedzieć: No, synu, jesteś już duży, bez sensu te nalepki już nie będziemy ich zbierać, a tam te nalepki cały czas wiszą. I tam, między innymi, tam panuje taka, taka gęsta atmosfera. Poza tym jest to blok, w którym oni mieszkają. Kurde, no nie wiem, czy to. Dobra, powiem też to. Jest to też wygodna sytuacja, życie w tym mieszkaniu dla tej mamy, dlatego że w bloku ma się z, przynajmniej z czterech sąsiadów, takich y, m, bardzo bliskich nie? ściana jedna, ściana druga, na dole i na górze nie? jak się dobrze mieszka, nie? ma się przynajmniej czterech sąsiadów. Oni tak mieszkają, przynajmniej tak to sobie wyobrażałem. W związku z tym, y, y, i to też jest dla mnie jakby bardzo ciekawe, y, jako, o, jako opowieść o męskości, mama znajduje temu chłopakowi dziewczynę, która mieszka nad nimi. Bardzo wygodne, nie? jeżeli ma się syna nad którym chce się, którego chce się cały czas kontrolować. Kandydatkę na dziewczynę. Kandydatkę na dziewczynę. Bo można na randkę pójść w kapciach, nie trzeba. No, bardzo jest to wygodne. Poza tym może podsłuchiwać, więc jest idealne to miejsce. Natomiast ta kandydatka, on się z nią porozumiewa przez sufit. On su słucha, jak ona chodzi. I yy, na tej zasadzie wyciąga wnioski. I to jest też dla mnie bardzo ciekawa rzecz. I to też zauważyłem, jak gadam ze swoimi kumplami, że ja, ja też oczywiście to mam, co jest okropne, ale też to mam. Że na przykład wiem, że jak przyjdę do domu, to będzie awantura. Bo na przykład spożywamy różne nam napoje. A na przykład małżonka o tym. Niespecjalnie wie. No i ogólnie wszyscy wiemy, że wszyscy przyjdziemy do domów i będziemy mieli awanturę. To jest absolutną bzurą, bo przecież może tej awantury nie być. Natomiast wyciągamy szybciej wnioski niż przesuwają się fakty. I on też przez tą ścianę wyciąga takie wnioski, nie? Że, że dziewczyny na przykład zawsze wychodzą na ostatnią chwilę do pracy, bo tam truptają w tych szpilkach jeszcze przed wyjściem i są jakby no, jakieś takie standardowe rzeczy też wyciąga, ale to nie jest. Nie jest prawda. No, on nie wie, co ona tam robiła. W związku z tym y, takie y, życie do przodu z, bardzo utrudnia, utrudnia komunikację. I czy się im udało, czy nie, dowiedzą się Państwo na kartach książki, bo tutaj zawieszę głos. Skoro mowa o kartach książki, to jest jeszcze jeden bardzo interesujący motyw, który się pojawia. W wejść z nią za to są historie o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej, zwanych Indianami. Otóż twój bohater nagle dowiaduje się, że jego ojciec, zupełnie w jego życiu nieobecny, był pod pseudonimem pisarzem i tworzył opowieści właśnie o rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej, które to historie, jak wiemy, no bazują w dużej mierze na stereotypach związanych z męskością, opowieścią o wojnie, obronie, ataku, ucieczce stosunku do kobiet, takim a nie innym. I można mieć takie wrażenie jako czytelnik, że to jest taki pośmiertny rodzaj komunikacji i trochę nadrabianie lekcji, której własnemu synowi nie było się w stanie dać. Tak, to prawda. I nawet jego y, matka, y, ponieważ matka stara się nie czytać tych y, książek napisanych przez jej męża byłego, y, pyta się, ale próbuje wybadać syna, o co, co jest w tych książkach. I on y, mówi, no, że to takie książki dla młodzieży, y, czy tam dla dzieci. A on mówi: O, no to sp specjalnie dla ciebie. Nie? On, on ma 46 lat. Więc. Coś, coś w tym jest, ale bardzo mi się to podobało, bo ja też pamiętam siebie. Nie? Jak to jest część mojego uczenia się męskości, też się uczyłem na Westernach nie? i czytałem Karola Maja. I w, w, chciałem być też zawsze takim wiesz, dobrym, wspaniałym, szlachetnym Indianinem, który ratuje świat i, i ekstra. No ale paradoksalnie. Całe szczęście, że jednak nie dobrnąłem do takiego stanu, że zachowałem to w sobie. Zresztą myślę, że raczej gdybym wyszedł tutaj w pióropuszu, to bym znalazł się już w zupełnie innym miejscu. Ale yy, więc yy, coś jest w tym śmiesznego, że na yy, na tym, co się działo w Stanach, albo na tym, co wydawało nam się, że dzieje się w Stanach, mieliśmy się uczyć jako, jako mężczyźni życia. Oczywiście też uczyłem się czegoś takiego polskiego, nie? bo czterech pancernych też oglądałem. W związku z tym to też była dla mnie istotna nauka. Też oglądałeś na pewno. Kim chciałeś być z czterech pancernych? Nie pamiętam. Nie Chyba to pamięt... nie odcisnęło tak znaczącego e, piętna na mojej osobowości. No na mojej tak, ja chciałem być zawsze Grigorim. Wiesz jednak... Bo ładny, powiedziała pani. No e, dziękuję bardzo. E, w sumie to prawie jestem jak Grigori cały czas, prawda? E, e, prawdę mówiąc... Fas... Wąsik taki sam. <noise> prawdę mówiąc fascynowało mnie, że jeździ czołgiem i to było dla mnie jakieś takie, że jednak facet, duża maszyna, że potrafi nad tym zapanować. To jakoś mnie jarało jako dziecko. Czyli stereotyp. Tak, oczywiście, że stereotyp. I te, te stereotypy, później bardzo ciężko się z nich wydobyć tak naprawdę, nie? bo bardzo dużo rzeczy jest i w tych bajkach dla dzieci było bardzo prostych. Nie? Jest zły i dobry bohater, a coś się dzieje z tym bohaterem średnim. Tym szarym, takim, który tak naprawdę powinien być najprawdziwszy, że powinien wiedzieć, ten Indianin jest dobry, ten jest zły, ale tak naprawdę może dobrze by było, gdyby oni się w końcu dogadali. Nie? A czy twój bohater, który nie zna, a jeszcze zanim to pytanie padnie, to też jest istotna informacja dla tych, którzy lekturę nowej powieści Filipa mają przed sobą. Właściwie dlaczego informujesz czytelników o tym, że. Twój bohater ma na imię Stanisław, ale matka zawsze się do niego zwracała po Filipie. Dlatego, że to imię statystycznie pada częściej w książce. Ale rzeczywiście jest tam wyjaśnione, że matka na początku nazwała. Hmm, to dziecko Filipem i tak w urzędzie było, natomiast później okazało się, że no ponieważ była oszołomiona tym porodem i tak naprawdę nie wiedziała, jak, jak naprawdę ma na imię, i poza tym Filip nie kojarzył jej się z niczym pozytywnym. W związku z tym postanowiła nazwać go Stanisław, dlatego że Stanisław jej się kojarzył z bardzo dobrym i fajnym dziadkiem, jej dziadkiem, no i dlatego mówiła do, nie do niego Stasiu. Nie? Zresztą wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa sytuacja, że jest sporo takich osób, nie? które mają na imię jakoś inaczej, a w domu później po jakimś czasie okazuje się, że są kimś innym. I no, to też jakoś mnie ciekawiło. Mówię o tym dlatego, że dla osób, które śledzą twoją karierę pisarską i kolejne książki, w których piszesz o tematach związanych mniej lub bardziej z tym, co się dzieje w naszych rodzinach, to może być bardzo ciekawy trop, takie puszczenie oka do czytelnika, że być może w tym Stanisławie jest dużo z Filipa autora. Tak, yy, jest to puszczenie oka. Widzisz? Śmieszne. A no, widzisz? Jednak y, bardzo dziękuję, że się Państwo zaśmiali, bo jednak jest to puszczenie oka i to jest dobra reakcja na, na ten temat. Jakby nie będę tego y, tłumaczył, dlatego że no to myślę, że to jakoś lepiej pobudza informacje, wyobraźnię, nie? że ktoś sobie myśli, a czyli taki był, a ja na przykład wcale taki nie byłem, nie? Więc jakby, bo to takie skojarzenia. Bo ogólnie mi jara to, że ten bohater mój bardzo często ma dużo cech moich, nie? albo na przykład urodził się tego samego dnia, albo coś tam i to jakoś przeprowadza taką... taką no, takie coś, co łączy się z bohaterem, ale też nie da się ukryć, że ci bohaterowie, ja jestem z nimi jakoś połączony żyję z nimi półtora roku albo dwa lata mam cały czas w głowie, część życia tłumaczą mi oni, czyli ci nieistniejący. W związku z tym, prawdę mówiąc, czasami nabywam jakieś cechy, cechy od nich. Nie? I, no i też taką trochę czasami łapowatość od nich nabywam, ale też do nich się już jakoś przyzwyczaiłem do tej łapowatości i nawet ją bardzo, bardzo lubię. I chciałem Państwu powiedzieć i Tobie też, że yy, yy, przeprowadziłem takie badania terenowe i okazuje się, że yy, fajtułapowatość w 99% Zwracają na nią uwagę kobiety i wszystkie denerwuje. Było to dla mnie zaskakujące, bo wydawało mi się, że, że, to jest, że jest w tym coś fajnego, ale okazuje się, że nie. nie? I to też jest taka, taka rzecz, której w życiu bym się nie dowiedział, że to jest, to jest tak bardzo prostu, istotne, chyba. No, może być, bo w głowie kobiety może występować taki proces myślowy: fight łapa to trzeba się będzie nim zajmować nie tylko sobą ale i im a nawet nie odwrotnie on się mną nie zajmie tak może coś w tym wszystkim jakby tak być natomiast też mi się wydaje że yy są różne rodzaje fajtułapowatości. nie ja na przykład swoją lubię dlatego że wydaje mi się że jest śmieszna nie yy... Jakiś przykład możesz dać żebyśmy zrozumieli jaka to jest śmieszna fajtułapowatość? Ponieważ jestem pisarzem zmyślaczem, więc na szybko zmyślam bardzo fajtułapowatą historię. A mianowicie jest sobota godzina 18.00, Wychodzi cała drużyna piłkarska na San Siro 80 tysięcy kibiców, wśród nich jestem też ja. W piątej minucie jest rzut karny. Wszyscy mówią, o Jezu, Zawada idzie strzelać. To nic z tego nie będzie. Bramkarz schodzi z bramki i mówi, proszę bardzo, strzelaj, strzelaj. Nie? Ja się rozbiegam, strzelam i piłka przelatuje nad poprzeczką. Nie? I cały stadion ryczy ze śmiechu. I to jest sytuacja, która przechodzi do historii futbolu na tysiąclecia Rozumiesz? To jest po prostu coś, co będą wszyscy jakby będą pamiętali. Będą przybijali piątki, mówili Ale, żeś zrobił dowcip, naprawdę świetne w tym wszystkim. I istnieje też taka fajtułapowatość Ja sobie ją y, bardzo cenię i jestem z niej bardzo zadowolony. No, bardzo uniwersalna historia, bym powiedział. <laughs> Czasami się takie historie zdarzają, naprawdę. A twój bohater jest fajtłapą? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jest fajtułapą i jest taką fajtułapą niestety, który, która yy, po pierwsze sobie tego nie uświadamia co jest katastrofalne dla niego w skutkach dlatego, że yy, myśli, że, te, że tak w ten sposób jakby może zaopiekować się na przykład chociażby tą matką albo tak może zorganizować swoje życie. Yy, no i yy, no i takim jest fajtułapowatością. Łapo, być może jest fajtułapowaty tak, że właśnie będzie irytował um, kobiety. Może. No, na, razie, na razie tak jest, że irytuje, z czego jakoś bardzo się cieszę, bo jednak irytacja jest czymś, jakąś emocją, więc coś jest z tym fajnego. Nie? Wracam do pytania sprzed tej opowieści o San i kilku jeszcze rzeczach. To znaczy, czy twoim zdaniem, jako autora tej książki, a potem czytelnika, ojciec Stale nieobecny, jednak coś temu swojemu synowi Fightłapie dał, przekazał. Czy on mu dał jakąś siłę, jakieś narzędzia do poprawienia swojej sytuacji życiowej? Nie wiem, uczynił go bardziej odważnym? Paradoksalnie, wydaje mi się, że tak, bo. Mm... Ta książka jest napisana w pierwszej osobie, w związku z tym tą książkę pisze główny bohater. I zostaje zachowana jakaś ta paradoksalna linia dogadywania się przez słowa, książki, wspomnienia, zapamiętywanie tych wspomnień, zapisywanie. I to jest coś, co czuję, że on dostał w jakimś tam stopniu w spadku. Ja myślę, że, że to nie jest tak, że na przykład nie wiem, nieobecni rodzice, czy nieobecni dziadkowie nic na przykład nie dają. Czasami okazuje się, że dają dużo więcej niż, niż by się spodziewali. Oczywiście na dwie strony to może być, że mogą dać coś dobrego, mogą dać coś, coś gorszego. Ja mam, te, ja mam takie wrażenie, że też nie chcę spoilerować końcówki, że koniec końców y, temu bohaterowi się udało, nie? że tam jest, bo to jest taka sytuacja zawsze, jak się film kończy w takim momencie i mówi, to on żyje czy nie żyje, nie? że nie wiadomo, co się, co się stało, y, no to y, to jak ja sobie myślę, jak wygląda y, życie tego gościa, to mam nadzieję, że, że że żyje i się ma dobrze. Chciałbym na zakończenie audycji zapytać ci o jeszcze jedną rzecz, która nie daje mi spokoju, im dalej jestem od lektury Twojej książki. Bo kiedy się czyta, weź z nią za Tytuł, oczywiście, kiedy się też patrzy na okładkę, może trochę prowadzić w stronę dens, makaber i tak dalej. Ale myślę o tej relacji matki i syna. Tak tutaj gęsto przez Ciebie opisywany. Kiedy się czyta kolejne wspomnienia, historię, które on opowiada, no to ma się takie wrażenie, że to ona go trzyma w kleszczach. Że on jest od niej zależny, on się nie może od niej uwolnić, on jest jej całkowicie podporządkowany. Że on właściwie jest zależny od tego, jak ona się czuje, co ona mówi, co ona mu każe. Ona mu próbuje znaleźć partnerki, ona mu mówi, jak ma traktować kobiety, a kiedy on idzie z nią po ulicy i zwraca uwagę na ładną dziewczynę, to go prawie torebką po głowie zdziela, że ona tu jest, a nie jakaś tam inna. A może to jest odwrotnie. Może to ona jest jego ofiarą, to znaczy może dla twojego Stasia Filipa to jest wygodna sytuacja, tak długo jak tylko może trwać. Myślę, że tak jest po części, że to, to, to jest też to, co mówiłem, że ja nie czuję, że ktoś jest tutaj winny albo że ktoś coś źle zrobił. Myślę, że tak jest, że po prostu... No, w, norm, w miarę normalni rodzice nigdy nie chcą wyrządzić y, y, krzywdy swoim dzieciom. Robią naprawdę najlepszą pracę, jaką mogą zrobić. Tak samo jak ja staram się zrobić, ale ja nie wiem też, co się wydarzy. Nie, nie wiem, czy, jest, czy, czy będę dobrym, czy jestem dobrym rodzicem. Nie wiem, co, jakby, jak mój syn zareaguje na to, że nie wiem. Że był sam w domu, nie? albo cokolwiek, na cokolwiek innego, bo to są takie rzeczy, które jakby odkładają się jakoś tam samoistnie. W związku z tym jest to trochę taki klincz, i to pytanie zostaje: nie? co zrobić z tym klinczem, żeby on przestał być klinczem, a mógł, mógł się rozluźnić? żeby można było się przytulić do mamy, ale też pójść do żony, jakby wrócić do żony, żeby traktować wszystko na, na takich poziomach, na jakich to powinno być, żeby jak najwięcej z tego życia mieć. Nie? Oczywiście teraz też się tak wymądrzam, bo sam nie wiem ile tych procent powinno być, ale też uogólniam, też może to są jakieś standardy, ale no, nad tym się zastanawiam. Tak naprawdę to wszystko, to co powiedziałem, obserwacja jest naj, najważniejsza. I tutaj też może taką klamrę zrobię, bo a propos tych podręczników do wychowywania dzieci, jak czytałem, to przeczytałem też taką książkę Cabatazina, w której on pisze, że na koniec tej książki, że tak naprawdę nie wiadomo, co z tymi dziećmi można robić, jak je wychowywać. Na, ale na pewno można zrobić jedną rzecz. Można je obserwować. I w tej, jak się obserwuje to, to można zareagować. Jakoś. Miejmy nadzieję, że najlepiej jak można do tej sytuacji. I tu ustawiamy, proszę Państwa kropkę w naszej antenowej, radiowej części spotkania. Ciąg dalszy będzie do zobaczenia od poniedziałku na Facebooku Radia Nowy Świat i Wrocławskiego Domu Literatury, bo jeszcze się nie rozstajemy tutaj we Wrocławiu. Mamy dla Państwa egzemplarze książki Filipa Weź z nią za czy można do mnie napisać Michał.Noga, online i przejąć egzemplarze, a teraz poproszę o oklaski naszym gościem we Wrocławiu był Filip zawada. Który znów się ukłonił. Ale teraz, teraz ukłoniłem się na poważnie, nie na śmiesznie. Załóżmy, się nie? To mamy tak, bardzo wspaniale ci wyszło to, to ukłanianie się. To teraz jesteśmy już poza częścią nagrania, więc możemy kontynuować rozmowę. Chciałem, zanim Państwo oddamy głos, zapytać cię jeszcze o dwie rzeczy. Po pierwsze, co jest najtrudniejsze w pisaniu książki, która porusza tak niełatwe tematy? To znaczy, myślę sobie, że chociaż ty balansujesz na granicy tego, co śmieszne, przynajmniej jak sam mówisz twoim zdaniem, a tego, co bardzo poważne i też, myślę, no nadające się na terapię jednoosobową albo grupową, no to trzeba znaleźć jakiś rodzaj wyważenia, żeby w żadną stronę nie przesadzić, kiedy się pisze o tak istotnych sprawach. Pisałeś o dziadku za zamordyście w poprzedniej książce, który całą swoją rodzinę terroryzował, i właściwie wszyscy chodzili jak na. No i, i jak na sznureczku, żeby dziadka nie wkurzyć. Tutaj piszesz o matce, która ma żądanie, ale też chce być bardzo przydatna, o synu, który z jednej strony chce uciec, a z drugiej strony właściwie poza matką jednak świata nie ma. No, mnóstwo tu jest rzeczy, na których można by się było potknąć. Jak ty się prowadzisz samego, jak, jako pisarz, żeby właśnie się nie potknąć albo nie upaść? Tak naprawdę. Yy to czasami robię to o własnych siłach, także się sam prowadzę, ale bardzo często korzystam z pomocy tych wszystkich osób, które są blisko mnie. W związku z tym dla mnie jest jakieś bardzo istotny, że mam bardzo dobry kontakt ze swoją siostrą, ze szwagrem, z, z olą, z, z moim synem. I to są dla mnie, że z moimi rodzicami, to są dla mnie bardzo istotne takie momenty, w, 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 że to oni jakby mi pomagają w, w, w rzeczach, które. Ale kiedy w piszesz, to dziwna, z nimi o bo tym ja je roz... przeżywam, nie? Ale ty z nimi rozmawiasz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, kiedy piszesz, to znaczy, wykorzystujesz swoich bliskich w roli konsultantów, czy raczej pierwszych czytelników? Właśnie to jest okropne. I to jest okropne z mojej strony, i naprawdę się do tego przyznaję. I okropne jest, przepraszam te wszystkie osoby, które są najbliżej mnie, że są tak krzywdzone, dlatego że bardzo często nie mówię im o co mi chodzi. Dlatego że przetestowałem to już yy, z dwa razy, że powiedziałem komuś, o czym piszę książkę, i później już nigdy jej nie skończyłem. Dlatego że to mnie wybija totalnie, jakby z rytmu, bo jak się powie, że. Yy, pisze o tym i o tym to ktoś ci od razu powie, no a on nie mógłby być taki albo śmaki, a bo ma wymagania, tak. I w związku z tym sobie myślę kurde, może on by powinien być taki albo śmaki, nie? I przestaje iść tą drogą i to jest to jest koniec. W związku z tym ja czasami na przykład jak ktoś napisze takiego, że przeżywam to i sobie myślę kurde ciężkie, nie wiem, może to nie powinienem, może to za dużo powiedziałem albo coś i chodzę z tym w głowie. Ale jednocześnie, nie wiem, idę do szwagra oglądać mecz, nie? I przychodzę z tym, nie mówię mu tego, ale rozumiem, że to wisi w powietrzu, nie? To jest ta, taka sama sytuacja, jak to, to też może jakiś taki standard, ale też mi się wydaje, że przychodzi się z, zdenerwowanym do domu. Mężczyzna, bo to, to jest lepszy standard, przychodzi zdenerwowany do domu i że ona pyta się: Co tam u ciebie kotku słychać? Nie, nie, wszystko jest w porządku. Nie, wiesz, jakby wiadomo, że nie jest w porządku, bo dlaczego tak w ten sposób mówi? Więc żona dopytuje się dalej, dopytuje się dalej. On mówi, przecież ci mówiłem, że nic nie jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Nie, jakby, ja nie przynoszę do domu spraw z pracy. Nie? No i tak się właśnie nie przenosi spraw z pracy. Nie? I później się wszyscy kładą do łóżka i wszyscy są spięci, zestresowani, yy, bo myślą sobie, kurde, co tam się wydarzyło, yy, nie powiedział, a no, takie rzeczy, takie rzeczy się czuje. Ja też pamiętam, yy, jak przychodziłem zestresowany do, yy, yy, do, z pracy do domu i na przykład mój syn nie wiem, miał tam, nie wiem, 8 wiem, miesięcy, w związku z tym wydawało się, że to no, nie ma owlak, nie wiadomo co. Nie? Przychodziłem do domu, byłem zdenerwowany, od razu się budził i płakał. Nie? W związku z tym to też jest taki... Yy, taki wyznacznik, że, że te emocje one nie, nie ma tak, że nie przynoszę czegoś z pracy. Przynosi się. Zawsze się przynosi. Ja niestety jak piszę książkę, to łażę z tym, łażę i mm, czasami mogę być nieodpowiedni, nie na miejscu, albo niemiły, albo jakiś taki nie na miejscu. nie. To też jest trochę... To jest dobre określenie, nie? że też okropna jest to sytuacja dla innych. Tak myślę, że mogło być nie na miejscu. To jeszcze ode mnie ostatnie pytanie, bo wspomniałeś, że nie masz wakacji od pisania i że właściwie oddałeś książkę, skończyłeś wejść z nią zatańcz i natychmiast wszedłeś w proces pisania kolejnych dwóch książek równolegle. Nie wiem, czy możesz zdradzić, czy to jest kolejna taka czy inna książka, ale czy jest po prostu jakaś taka pula tematów, Filip, które tak jak ty chodzisz i jesteś nieprzysiadalny, bo piszesz, no dla ciebie są takie wiercące, w jakimś sensie wyniszczające wyobraźnię i psychikę, że po prostu siedzi w tobie coś, co musisz z siebie wypluć, wyrzucić, żeby być może jakoś spokojniej też żyć, bo niektórzy pisarze tak mówią, że póki sobie nie przepiszą tego na książkę, nie wyrzucą z siebie jakiejś istotnej myśli albo tego, co ich gryzie, to nie mogą po prostu spokojnie zasypiać. Chyba mam też trochę tak, ale też, też trochę nie. Prawdę mówiąc, nie umiem te, odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że mam jakąś głęboką w sobie taką potrzebę pisania, ale też to pisanie oznacza dla mnie to, że jestem sam z sobą. I że jestem sam ze swoimi myślami. Potrzebuję takiego czasu dla siebie i nie potrafię, no nie potrafię żyć trochę bez tego. I natomiast też jest to wyniszczające, albo było to dla mnie wyniszczające, jeżeli robiłem tylko to. Staram się mieć czas dla siebie taki, w którym nie myślę. Co jest? Bardzo trudne dla mnie. I wcześniej to było strzelanie z łuku, w którym nie myślałem. Teraz zacząłem strzelać z procy. Czasami rysuję, bo do tego też nie trzeba myśleć. Czasami robię muzykę, bo do niej też nie trzeba myśleć, tylko posługiwać się jakimiś tam uczuciami. I to, to jest taka moja własna deska ratunkowa, żeby odpisania. Nie zwariować, bo też czuję, że im jestem starszy, tym mam mniejszą wydolność, też trochę na to. Nie wiem, czy Państwo mieli, albo może Ty też miałaś, ale ja, ja już miałem, kilka razy zdarzyło mi się takie coś, że mnie mózg swędział od środka nie? i nie możesz się podrapać, wiesz, wiadomo, pod tym tym nie możesz się podrapać, że patyczkiem, a nie jak pod gipsem czymś tam. Jest to najokropniejsze uczucie, jakie można mieć, bo nie wiadomo później, co z tym zrobić, nie? że to jest. Tak yy, zakleszczają ci się gdzieś te nerwy, że, pff, no, że trzeba po prostu zasnąć trochę na siłę i rano będzie rano będzie okej. Okay. To jest bardzo ekshibicjonistyczne, co mówisz. Masz tego świadomość? Tak. Nie. nie, nie no bo się. często pisarze przyjmują taką postawę zimną, spięta twarz. Yy. Nie dzielą się tak często z, z czytelnikami, czytelniczkami emocjami swoimi. Ty jesteś bardzo emocjonalny w opowiadaniu o tym, co Cię gna do pisania. Y jakoś nie wydawało mi się, albo nie wydaje mi się od kilku lat, że emocje są czymś wstydliwym. Dlatego nie boję się wzruszyć na przykład przy swoim synu albo nie boję się o nim opowiadać. Gdybym miał tutaj stanąć na golasa, to bym się wstydził, nie? Ale, ale w emocjach, moim zdaniem też w emocjach... To jest jakby część porozumiewania się. Mamy słowa, możemy być właśnie zimni, jakby wytłumaczyć jakby o co w tym wszystkim chodzi, ale to jest, to, to jest tylko połowa naszego dogadywania się jako ludzi. Nie? A czemu bać się wstydzisz cielesności niż emocji? Nie wiem. Na, ra na razie tak mam. Ale może za jakiś czas. Pojadę na niemieckie wybrzeże i zobaczę, że wszystko OK. Hmm, może tak będzie. Na razie, ponieważ, tak jak powiedziałeś, jestem ekshibicjonistyczny, nie boję się opowiadać o emocjach, więc mówię, że tego się wstydzę, a, a, a emocji wstydzę się mniej. Oczywiście są też takie emocje, których bym się tutaj też wstydził, ale, ale akurat tych, o których opowiadam, nie. Nie mam, nie mam w sobie czegoś takiego, że zrobię coś, Ponad, nie? że teraz chcę przycisnę sobie na, na siebie i jakby jakoś tak zniszczę siebie. Ale. Mm, a kiedyś tak miałem, nie? więc y, teraz jakby jestem bardzo uważny i dbam o siebie. To co na pewno chcesz z siebie jeszcze wyrzucić. Jaki temat? Żaden. A, o książki? Ale ja teraz nic nie zrozumiałem. Jezus Maria, ale... Śmieszne, szczerze. śmieszne. Bo tak, rozumiem, że... No nie, tego nie mogę powiedzieć. Bo bardzo przepraszam. Chciałbym bardzo powiedzieć, o czym teraz myślę, ale niestety boję się, że już nie pociągnę tego dalej. Szczególnie, że tą jedną rzecz, którą wymyśliłem, to wymyśliłem pięć dni temu. Więc jest bardzo świeża... Jestem mega nią zajarany i... Um, czy spróbujemy zgadnąć? Czy spróbujemy zgadnąć? No dobra, dobra. Jak, się, jak jednak takie quizy, to mnie trochę jarają. Body shaming. Nie. Czy ktoś jeszcze chce zgadnąć, o czym jest ta książka? Romans kolejowy. Jaki romans? Jaki? Kolejowy. Nie. No to już druga wykorzystana, jest została ostatnia. Serca wszędzie szybciej biją werble. Słucham? No tajemniczy się nie jest razy, ale mamy quiz, w związku z tym jestem spokojny, bo na razie zostało już tylko ostatnia, ostatnie pytanie quizowe. No? no, to zadaj sobie sam. <laughs> nie, nie, nie ma takiego czegoś. Może ktoś z państwa chce zaryzykować? Słucham? Nie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Było jasne, że to nie będą na pewno wakacje na Mazurach. W związku z tym dobrnęliśmy do końca quizu. Nikt nie wie, o czym będą następne książki. Mogę powiedzieć Ty tylko, wiesz? że y, y, już dzisiaj przeglądałem internet i y, Zakupy, które będę miał czytelnicze, na sam początek wyniosą mnie około 350 zł. Żeby, żeby skumać, o co chodzi w tym temacie. <noise> tak, to jest właśnie będzie książka o szydełkowaniu, właśnie na nią muszą Państwo wyczekać dwa lata. Zaczynasz i dziergać po prostu, tak? <noise> teraz na drutach i tak dalej. Dobrze, czy mają Państwo pytania do Filipa związane z naszą rozmową wokół wejść z nią zatańcz albo innymi sprawami? Poczekaj jest yy, mikrofon chwilę, będzie mikrofon, dobrze? To chciałam nawiązać do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że zakupy czytelnicze będą cię konkretnie kosztować. To znaczy, że jak robisz research, to czytasz, czy też rozmawiasz z ludźmi? No, to ciekawe, bo y, czytam, to jest jak... o tym temacie, o którym będziesz pisał, da się rozmawiać z ludźmi. Dobra, trzeba tylko taka... czytać. Ciekawe. Y, więc y, czytam. Co ciekawe, teraz sobie pomyślałem i też, kurde, może też niedobrze o mnie świadczy, ale nie myślę, że rozmawiam z ludźmi, ale być może z nimi rozmawiam i jakby z tego coś biorę, ale nie mam takiej, takiej opcji, że na przykład jadę i ewidentnie rozmawiam, mówię, teraz interesuje mnie temat... Kolejnictwa. I... I co, co? Jaki temat? Kolejnictwa. Kolejnictwa, Kolejnictwa tak. Interesuje mnie kolej... kolejnictwo i jadę porozmawiać sobie po prostu z, nie wiem, z Panem, który obsługuje, jak się nazywa szlabany? Jest taki pan teraz jeszcze? Z drużnikiem. Z panem drużnikiem. Nie mam, nie mam czegoś takiego, ale y, mam bardziej niemoralną, jakąś taką niemoralny sposób pracy, ponieważ podsłuchuję. I to też jest dla mnie wygodne, dlatego że. Jest to już i tak czekasz. Ktoś wyjdzie i coś powie. przyjdzie <noise> <się> drużnik. <noise> Dokładnie tak. Trochę więcej do czasu zajmuję, no ale ja jakoś mam dużo czasu. W związku z tym, no, niemoralnie, nie? że podsłuchuję i później spisuję. Ogólnie pisarz to nie jest specjalnie moralny zawód, tak mi się wydaje, nie? szczególnie ten zmyślający pisarz. To odpowiedziałem na twoje pytanie trochę? Trochę. Trochę. No jak zwykle, bo wiadomo, że trochę zostawiam też w tym nimbie tajemniczości. Ale jak tak sobie teraz myślę, 350 to to nie są jakieś bardzo stare księgi, czyli to nie jest temat kompletnie nierozpoznany przez nas, prawda? Myślę, że jest to temat kompletnie nierozpoznany, o. aczkolwiek bardzo dużo o nim napisano. Bardzo ułatwiłem ci, nie? Zawęziłeś bardzo ci z te możliwości, wiesz? <laughs> Czy ktoś jeszcze, proszę państwa, chciałby o coś spytać? To proszę poczekać, dobrze? Tylko dojdzie kolega z mikrofonem. Ja, ja nie mam pytania. Ja mam tylko dwie opowieści krótkie. Bo pan e, o tych india Indianach e, mówił, o tych książkach czytanych. Natomiast ja czytałam wyłącznie o Indianach. Nie czytałam o dziewczynkach. A przecież jestem kobietą. No to nie powinnam, holender, do tych Indianach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, emocje to jest coś niewiarygodnego i to mają wszyscy ludzie. Myślę, że ten pana bohater, on miał opory. On doszedł do pewnego momentu, którego nie, mógł, nie, potrafił, nie potrafił tego wszystkiego zmienić. Bo to wiadomo, że ludzie dorastają. Jest moment, kiedy wychodzą, i jeżeli się to przeoczy. A na przykład matka jest silna, no to nie, nie ma tej mocy wyjścia z układu. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, chciałam Pani powiedzieć, że ja miałam babkę, której nie znałam, która umarła w czasie wojny, ona była tłumaczem, tłumaczyła książki z niemieckiego. I w tej chwili nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywał autor, którego ona tłumaczyła, ale to był autor, który pszczółkę Szczół, Maję napisał. I proszę sobie wyobrazić, że udało mi się dorwać książkę przez nią tłumaczoną. To się nazywało Marek w lesie. I powiem panu, że dla mnie czytanie książki osoby, której nie znałam, nie miałam pojęcia, jaka była, było ogromnym przeżyciem, bo ja czytałam jej słowa. Ja sobie ją wyobrażałam, czytając. Więc myślę, że każdy z, ma, z nas ma jakieś emocje, które nimi szarpią, yy, i, i myślę, że. Bardzo ważne jest to. Mi się podoba to co, to, co Pan mówi, Pan jest otwarty. To nie jest ekscybicjonizm, to jest otwartość. Dzięki. E, Ciekawe, bardzo dziękuję. Dlatego, ol... jeżeli mogę to powiedzieć, że no właśnie o tym się mówi, że każdy autor albo autorka przekładu trochę swojego charakteru zostawia w tekście, który pisze właściwie od Nowa. Bo przecież przekład to jest napisanie książki od Nowa po polsku, więc jest niesamowicie ciekawa, jakby taka historia też... Psychologiczna na temat babci, o której pani mówi, że my się nad tym zwykle nie zastanawiamy. Ale chciałem teraz jeszcze, Olga, na twoje pytanie odpowiedzieć, bo jeszcze przyszło mi coś do głowy, że też mi się wydaje, jak patrzę, jak inni pracują i dlaczego ja na przykład tak pracuję i tak piszę, bo właśnie mam, tak jak przed chwilą, nie, że nie muszę. Że bardzo często jest tak, że nie muszę o nic pytać, a i tak ktoś już mi to opowiada. Nie? W związku z tym, y, może czasami coś mam takiego w sobie, że, y, że ludzie na przykład chcą mi opowiadać swoje historie. Nie? I, to, y, i teraz, teraz dopiero sobie to uświadomiłem. Dzień dzięki pani i, i dzięki tobie. W związku z tym bardzo wam dziękuję. To jest jakieś poruszające dla mnie. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać, Filipa? Doktora Zawadę, przepraszam. Tutaj jest jeszcze pytanie w pierwszym rzędzie. Tak, w zasadzie to chyba. Chciałbym Pana przestrzec, ale, ale też zapytać, jak dochodzi do znajdywania tłumacza? Dlaczego? Dlatego, że na pomyślałem sobie o tłumaczeniu Pana książki na włoski. Bo przypomniałem sobie, że jakieś 10 lat temu parlament włoski wprowadził takie prawo, że każdy mężczyzna może mieszkać u rodziców nie do 40, a do 45 roku życia. Więc jak oni by to odebrali? Nie wiem, czy pan robił jakiś research a propos tego i tam sytuacji? Aha, zaczęło się. Nie robiłem żadnego researchu, prawdę mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę. No, myślę, że. Na szczęście będzie musiał sobie poradzić z tą książką Tłumacz z Włoch. W związku z tym bardzo jestem zadowolony z tego, że nie będę musiał tego robić ja. Bardzo dziękuję, naprawdę nie wiem co powiedzieć, ale nie, nie robiłem żadnego researchu. Może przy okazji kolejnej książki na temat, który wszyscy znają, a jest nie rozpoznany zup wise, jak to wygląda w różnych krajach, żeby. Nie było potem kłopotów takich, właśnie, że prawo coś reguluje. Hmm? Yy, tak. tak. Yy, obiecuję, że postaram się zrobić jak najdokładniejszy research w różnych krajach, na których domniemywam, że będę tłumaczony. Za 3,5 stówki. <noise> Książka kucharska. O. No, nie, nie, pod, nie podjąłbym się. Chociaż wydaje mi się, że dobrze gotuję. Widziałem tak, to oko opuszczone. Dobrze, proszę państwa, to jeżeli chodzi o... A, ja, jeszcze... ja chciałam jeszcze o coś oskarżyć, doktora Zawadę, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to w takiej książce, jak e, nie pamiętam jak nazywają się te kwiaty bodajże, e, kanapki, do których e, różne osoby smarkały e, w te kanapki w zimnej e, lodówce, zawierały, uwaga, majonez. Wszystko się wywaliło. Właściwie mogło, możemy, już, e, możemy już pokazać mogło na, każdą twoją wypowiedź dzisiejszego wieczoru. E, mogło rzeczywiście, tak się zdarzyć. Na etapie redakcji, a ty przegapiłeś. E, wydaje mi się, że to słowo nie dopisałem ja, tylko redaktor, który redagował tą książkę. Jestem nawet o tym przekonany, ponieważ ja o tym nic nie wiem. Mamy rękopis, mogę udostępnić. Może to była musztarda, ale na przykład ta osoba nie lubiła i podmieniła. Nie, ale powiem, pa, powiem Państwu, że te, byłem kiedyś w takiej y, sytuacji, że jechałem przez z, majonezu. Z samochodem przez las. Jest las i nagle w lesie taki potężny billboard, ale nie taki jak są w mieście, tylko taki sześć razy większy. I y, na tym billboardzie jest napis y, Świat y, musztardy i majonezu. Jak zacząłem sobie to wyobrażać, jak o to Jezu. wygląda, nie? że to jest coś okropnego, nie? że tak chodzisz w tym czy co, że takie bagienko. No nie wiem, w każdym razie to było tak, to, to było traumatyczne przeżycie, niedaleko je zapamiętałem. Świetna opowieść. Trochę śmieszna. <noise> no ale jednak, jeżeli tam jest ten majonez, to... Jeżeli jest ten majonez, to wszystko to, co powiedziałem na dzisiejszym spotkaniu można włożyć między bajki i właśnie takim bajarzem jestem i jestem z tego w sumie trochę zadowolony. Chciałem teraz Państwa zachęcić do kupna książek Filipa i wzięcia autografów, ale <ścoughs> no, jest to działanie antykomercyjne, które wykonałeś przed chwilą, dzięki Pani pomocy, więc... <laughs> Lepiej nie oddawać, do biblioteki jak już. Tak, tak, można do takiej książki tam, gdzie się wymienia. No cóż, no co mam, co mam powiedzieć? Świat litew i majonezu. Na przykład. I to jest właśnie ten temat, o którym będę pisał. No będziesz, wszystko się udało. Proszę Państwa, za miesiąc, 20 września, Spotykamy się też na nagraniu audycji. Gościnią naszego spotkania będzie Sylwia Hutnik, która właśnie wydała nową opowieść tyłem do kierunku jazdy. Bardzo serdecznie zapraszam. Za dzisiaj dziękuję. Będzie można posłuchać Filipa mówiącego, że nie lubi majonezu i o nim nie pisze, a jednak w niedzielę po 19 w Radiu Nowy Świat i potem zobaczyć to spotkanie w sieci na Facebooku wdl i Radio Nowy Świat. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Filipowi i Państwu. Dobranoc. Ja bardzo dziękuję.